Cześć, witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Zapewne już część z Was dzisiaj, ponieważ jest tak przepiękna pogoda, robi inaugurację sezonu grillowego. Ja też przygotuję pierwsze w tym roku warzywa z grilla. Tym razem będą to bakłażany. Bakłażany z grilla. Zapewne wielu z Was ten dodatek do grilla zna. Jest to też bardzo ciekawa, bardzo smaczna alternatywa dla tych, którzy nie jedzą mięsa. Na grillu wtedy można położyć bakłażany, ewentualnie cukinię i ugrillować. Bakłażany z grilla nie są potrawą do zrobienia trudną. Można je przygotować z kilkoma różnymi dodatkami. Ja najpierw zacznę od pokrojenia na plasterki. Już trochę tego bakłażana wcześniej wykorzystałam do przygotowania ratatouille, ale dzisiaj tą końcówkę wykorzystam sobie właśnie do ugrillowania. Kroję go w takie paski ukośne. Będzie dzięki temu troszeczkę większa powierzchnia warzywa do ugrillowania. Można też pokroić na przykład całkiem wzdłuż, to już w zależności od tego, jakie są Wasze preferencje. Bakłażany, teraz one już mogą smakować troszeczkę lepiej. Ich smak jest różny w zależności od tego, jaka jest pora roku, kiedy je kupujemy. Zimą dobrze jest bakłażany dosyć mocno osolić i potem, kiedy już poleżą sobie w tej soli, tak przynajmniej przez około pół godziny, przez godzinę, można je dobrze opłukać na sitku i potem dobrze odcisnąć. Wtedy ta goryczka ze środka bakłażana zostanie w ten sposób zlikwidowana. Mówi się też, że goryczka jest spowodowana pestkami, które znajdują się w środku, w bakłażanowych warzywach, w bakłażanowym miąższu. Moje bakłażany akurat są takie, że tych pestek za bardzo nie ma, ale jeśli pestki by były jakieś większe, to oczywiście też możecie spróbować delikatnie je wydrążyć, jeśli macie na to czas. Bakłażana mam już pokrojonego, teraz warto go sobie jest rozłożyć tak bardziej równomiernie po desce. Delikatnie go osolę. Tak jak już mówiłam, ten mój nie jest, można zresztą nawet sobie taki kawałek na surowo też spróbować, czy będzie gorzki, czy nie. Mój gorzki nie jest. Dodatkiem moim ulubionym do bakłażana jest czosnek. Lubię też bardzo bakłażany w takim sosie pomidorowo-czosnkowym, ale te z grilla przede wszystkim trzeba po delikatnym osoleniu polać też oliwą. Ja mam taki specjalny pędzelek, łatwiej jest sobie wtedy tą oliwę po bakłażanie rozprowadzić i będzie też wiadomo, że nie będzie tej oliwy wylane na bakłażana za dużo. Dodam też trochę pieprzu. Pieprz najlepiej oczywiście taki świeży, ugnieciony w moździerzu albo zmielony w młynku. Pięknie pachnie, żebym tylko zaraz nie kichała. Okej. I ostrożnie, żeby nie rozsypać go za dużo. A teraz jeszcze z drugiej strony. Dlatego poobracam plasterki na drugą stronę. I znowu sól, oliwa. Można też, jeśli ktoś z Was ma takie nieco odmienne preferencje smakowe, spróbować takiego bakłażana przyprawić odrobiną cukru. Ale oczywiście nie za wiele. Ja zawsze staram się cukru jednak mimo wszystko unikać. To już z dwojga złego chyba wolę sól. Sól mamy, oliwę mamy, znowu trochę pieprzu. No a jak zaraz kichnę, już powoli dostaję kataru. Już odstawiam. Ciekawym dodatkiem do bakłażana mogą też być suszone zioła. Ja spróbuję troszeczkę dodać do niego suszonego tymianku. Można też na przykład suszone oregano albo suszoną bazylię, ale to już jest opcjonalne. Tak samo jak opcjonalny jest czosnek, którym też zaraz troszeczkę tego bakłażana natrę. Czosnek wycisnę sobie przez praskę. Zaraz trochę pryśnie. I dosłownie trochę na każdy plasterek, nie za wiele, żeby potem nie bolała wątroba. Można też zamiast takiego czosnku i zamiast zwykłej oliwy wykorzystać już taką gotową oliwę czosnkową. No dobrze, i teraz jeszcze taki mały trik, żeby było szybciej, żeby nie trzeba było tego robić ze wszystkich stron, to można teraz te plasterki wszystkie ułożyć jeden na drugim i jeszcze wstawić tak na około 15 minut do lodówki. A jeśli grillujecie nie w domu, tylko w plenerze, to oczywiście po prostu wystarczy je odstawić na trochę. Niech bakłażan przejdzie tymi wszystkimi przyprawami i oliwą i niech te smaki troszeczkę się tak w nim delikatnie przegryzą. a potem można go już kłaść na grilla. W moim bakłażanie smaki, myślę, już się wszystkie dobrze połączyły. Teraz na bardzo dobrze rozgrzaną, na bardzo gorącą patelnię, więc ostrożnie będę go układać. Jak już raz położę, tak będę przez około 2-3 minuty, w zależności od tego oczywiście też, jaki to jest bakłażan, jak jest grubo pokrojony, trzymać go na ruszcie, tak żeby się ugrillowały takie ładne paski. Dobrze, chyba czas przeprowadzić próbę. Sprawdzę, czy już widać paski. Chyba można przekładać na drugą stronę. Ostrożnie, bo gorące. Szybko, bo się poprzypala reszta. Miejmy nadzieję, że jednak nie. I znowu 2-3 minuty i będziemy sprawdzać, czy bakłażan z grilla jest już gotowy. 2 minuty minęły, sprawdzamy. O, już. To teraz trzeba przełożyć bakłażana na talerz. Można już wyłączyć ogień. Oczywiście jak grillujecie, to po prostu będziecie przekładać coś innego na grilla, bo raczej dla samego bakłażana to myślę, że nikt nie będzie rozpalał. I takiego bakłażana, tak ugrillowanego, można jeszcze posypać żółtym serem. Najlepiej zetrzeć parmezan. No ja oczywiście przypomniałam sobie dopiero jak już kroiłam bakłażana, że ostatnie plasterki żółtego sera zjadłam dzisiaj na śniadanie, także pozostaje mi się tylko podzielić z Wami tym pomysłem. I mam nadzieję, że taki bakłażan, pięknie pachnący czosnkiem, on jest taki nawet można powiedzieć dietetyczny, bo tego oleju, tej oliwy z oliwek ja nie dałam tutaj dużo, ale jeśli lubicie takiego bardziej wilgotnego bakłażana, możecie posmarować troszeczkę większą ilością, jeśli nie jesteście na diecie. Mam nadzieję, że Wam posmakuje. Dajcie mi znać, do czego takiego bakłażana można by było jeszcze podać. Ja takiego bakłażana często jem po prostu właśnie samego z żółtym serem, ewentualnie jeszcze grilluję sobie też cukinię, czy paprykę, albo szparagi, albo oczywiście rybę, a zwłaszcza moją ulubioną rybą z grilla jest łosoś. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam Was serdecznie na pozytywnakuchnia.pl oraz na mój kanał na YouTubie, na Pozytywna Kuchnia. Po więcej filmów z przepisami na dania z grilla i nie tylko, zapraszam Was też do obejrzenia innych filmów. Do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się, pa!